Jesteśmy w miejscu związanym ściśle z kulturą i tradycją Lubienia Kujawskiego. Ten dom to dom rodziny Stępowskich. Rodziny, która słynęła na terenie Lubienia Kujawskiego i okolic z garncarstwa. Początek wziął się już w XIX wieku, więc przez pokolenia był znanym ośrodkiem garncarskim. Chociaż Kujawy słyną, zwłaszcza ta część, z wielu ośrodków garncarskich. Jednak najdłużej pracującym i działającym tutaj na terenie był Stanisław Stępowski, ostatni garncarz na Kujawach. Znajdujemy się w mieszkaniu pana Stanisława Stępowskiego, a bardziej w pracowni garncarskiej. Ostatniego garncarza z rodu o wielkich tradycjach garncarskich tutaj w Lubieniu Kujawskim i ostatniego z tego ośrodka, który robi ceramikę siwą. Zrównoważymy glinę i dopiero. Stanisław Stępowski, ostatni garncarz Kujaw, działał tutaj w tym podwórzu od lat 50. samodzielnie. Ostatnie garnki tutaj były produkowane na początku lat 90. Mieszkańcy licznie przychodzili po niej i korzystali z jego wyrobów. Równocześnie był doceniany podczas różnego rodzaju konkursów. Był m.in. laureatem Nagrody Koldberga już pod koniec swojej działalności w roku 1994. Obecnie zawartość tego domu, jego piec i tak dalej, znajduje się w Muzeum Etnograficznym w Kłupce i tam można to obejrzeć i zobaczyć, jak wyglądała codzienna praca lubieńskich garncarzy. Mieszkam tu 46 lat. No i gdy się przeprowadziłam, właśnie poszłam w odwiedziny, bo sąsiedzi mnie zaprosili i już był garcarzem. Znaczy garcarzem był, nie wiem od którego roku. To już był od młodych lat, jako chyba dziecko. No i jak mnie zaprosił, zrobił kolację i zaczął pokazywać, jak wytwarza te donice. I gdy już narobił ileś tam tych sztuk, były wysuszane na dworze, na takich, to były nazwane kobyłki i były rozłożone deski, na te deski układał, wysuszył, musiał wysuszyć, no kupę dni suszył tę donicę, ten wyrób swój. Później wkładał do pieca, piec był okrągły, duży, mieściło się tam bardzo dużo tego wyrobu, takie okienko było i wkładał, wchodził do tego pieca, układał te wyroby swoje, zamykał później to okienko i były takie czeluście po bokach w tym piecu nisko i tam podpalał. Podpalił i to chyba ze dwa dni musiał palić. Tam no jakieś musiała temperatura być, on już wiedział. Po tych dwóch dniach gasił, to musiało wystygnąć i wtedy otwierał ten piec, wyjmował ten towar, no i szło do sprzedaży. Wyjeżdżał na pokazy różne po całej Polsce, to wiem, żoną też. No, no ciężka praca to była, bo to on ręcznie wszystko robił, nie miał żadnych maszyn. Jedynie, że tą glinę, którą przywoził, to on przez taką prasę puszczał tą glinę, a później wszystko ręcznie. Tak miał sznureczek i to wszystko tak jak robił, to każde takimi no, warstwami. I on to i każdy listek, każdy paproszek, każdy tam no, co było musiał wyjąć, bo tak to by donice pękały. No, to no, no, tyle mogę powiedzieć. Bardzo był wesołym
człowiekiem, bardzo dobrym sąsiadem. Jest sąsiadka, żona jego, także mieszkaliśmy tyle lat, my żeśmy się nie kłócili nigdy. Bardzo pomocni sąsiedzi byli, czy pomoc dzieci wychowywałam przecież, pomogli mi w wychowaniu dwoje dzieci. Bardzo dobrymi ludźmi byli, bardzo dobrymi. Pan Stępowski Stanisław prowadził zakład garcarski. Surowiec, można tak powiedzieć, glinę do wyrobu brał w miejscowościach Nardów, gdzie była żwirownia. Były pokłady, że był żwir, ale były pokłady, że glina się znajdowała. Więc tą glinę odzyskiwał do wyrobów tych garcarskich. Natomiast transportem, kiedyś to były dawne czasy, nie było transportu mechanicznego, więc sąsiedzi, dobrzy ludzie dowozili końmi. Konie na wóz ładowali. Tam ktoś był, orientował się dziadek, od czasu do czasu pojechał tam, popatrzył, bo nie każda glina się do wyrobu nadaje. Więc wziął do ręki, popatrzył, więc ta glina się nadaje i w ten sposób zaopatrywał się w surowiec, który później wykonywał wyroby. Gotowe. W tej chwili tam jest, było śmietnisko, bo były wybrany żwir, były doły. Te doły były przeznaczone na wywóz śmieci, gmina wywoziła śmieci. W tej chwili rekultywacja nastała, jest zarośnięte wsiaki i nie ma po prostu znaku, w którym miejscu to było dokładnie określić. O, teraz do ręki wziąłem kawałek gliny, tak po garnczasku się nazywa klus. A to już glina wyrobiona, co już idzie na koło garnczarskie. I teraz uderzę, że się przylepiło i kręcę już w lewą stronę, ale to teraz nogami nie fikam, tylko motorek ciągnie. No i teraz ściskam tę glinę. Sto rzeczy tu robię i teraz palce, ciuki kładę w środek, te, o, i z powrotem kładę do, i do wyczucia do tego koła, żeby kawałek został na dno. I teraz pociągam tę tepinę do góry. Witam serdecznie w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce, konkretnie w Skansenie. I właśnie w tym budynku, znajdując się, będziemy podziwiać aranżację garcarza. Budynek jest rekonstrukcją z roku 1906, ale aranżacja w środku lata 30. XX wieku. I właśnie. Cóż my tu mamy pięknego? Mamy poustawiane garki różnego koloru. Mamy podstawowy surowiec, glina, który z boku jest. Glina, która wymagała wstępnej obróbki, więc mamy walce. Walce, które poprzez przegniatanie nadawały po prostu swojej miękkości. Mamy koło garcarskie, i więc siłą rąk i nóg, bo tu brak elektryki, garcarz siadał przodem, nogami kręcił koło garcarskie, a rękoma formował. Po uformowaniu naczynia musiały jak gdyby odpocząć, wyparować. Następnie kładł do pięknego pieca. Piec gruszkowaty, potężny, duży. I cały piec był zalepiany. Z boku mamy takie wloty zwane cieluście, zalepiany gliną, deskami obity, i takie wypalanie trwało około 24 godzin w temperaturze prawie 1000 stopni. I nasze garki, co o dziwo, od pana Stępowskiego wychodziły siwe. Tu właśnie mamy na ławeczce zwane kujawskie siwaki. Tylko pan Stępowski po białką jak gdyby robił dekoracje. I one służyły tak rzeczywiście na wsi do konsumpcji, do wszystkiego. Duże mise do konsumpcji, bo jadła były jednogarkowe, więc wszystko było w jednym misce. Do żuru, do siadłego mleka, to do czego były potrzebne. I tu właśnie mam pokazaną tą aranżację, jak mówiłam wcześniej, z Lubienia Kujawskiego, gdzie to była końcówka garcarstwa na Kujawach bynajmniej.
pan Stępowski, budynek jest przeniesiony jak rekonstrukcja, ale środek jest pana Stępowskiego, więc w tym czasie, jak była robiona aranżacja, to trzeba również wspomnieć to, że pan Stępowski tu uczestniczył, że przyjeżdżał, że pomagał, żeby żaden szczegół jak gdyby nie uciekł. Garncarstwo na Kujawach zanika i tak naprawdę dzisiaj już trudno, żeby odtworzyć w jakikolwiek sposób te dawne czasy. My jako szkoła prowadzimy w naszej Izbie Pamięci taką wystawkę właśnie i tej całej ceramiki właśnie tworzonych przez ród Stępowskich. No i chcemy przybliżyć wszystkim, całej społeczności właściwie, tę jego twórczość. No i tak naprawdę zbieramy różnego rodzaju informacje i pamiątki po tej rodzinie też po to, żeby na różne sposoby pokazywać, jak to dawniej bywało. I tę formę nadaje ten kształt. To będzie z baneczek, z szyjkę zrobić, tak zwana górna część dzbanka nazywa się szyjka. Teraz pomaluję białą farbą, bo to jest glina fajansowa, to talerze wyrabiają. Ona się w piecu nie spala, nie żółta. Ślaczek robię sobie. Rodzin tej deseczki i teraz wzór taki. Garncowy też jest, jak dziadek jeszcze mój robił. Nie ojciec, a dziadek jeszcze. O, to jest zrobione. I jeszcze można kropeczki. Naczynia były szare, zdobione skromnym, linearnym ornamentem, malowanym białą glinką, zwaną pobiałką lub ciemnoszarą farbą tlenkową. Są to linie proste lub faliste, ciągłe oraz przerywane, umieszczone w różnych układach, ale zazwyczaj powyżej największego wybrzuszenia, co świetnie podkreślało formę naczynia. Najczęściej to były 3, 4 do 6 pasków. Czasem linie zdobiły kołnierz naczynia. Jednak nie wszystkie linie były malowane. I teraz zrobię znaki. Każdy garncarz ma swój znak. Ja mam 3 takie palce. No przecież znaki. Ojciec nowy robił 2, 1. A ja już na 3. Teraz zrobię sobie tak zwany dziobek. I teraz biorę kawałek drugi, tu druga, teraz ta żyłkę biorę. I używam samego sposobu. Józef Stępowski uchodził za mistrza w swoim fachu i mistrza wypału, czyli wypalania. Był dumnym ze swojego fachu wytwórcą siwaków, których poza Lubieniem nie robił nikt w okolicy. Garnki w kolorze innym, tak zwanym ryżym, po prostu były wyrzucane. Bracia Jan i Józef Stępowscy produkowali naczynia najbardziej wygładzone i najciemniejsze. Naczynia ich ojca naśladował trzeci brat Władysław. Jego formy były natomiast najsmuklejsze z całej trójki.
Prezentowany tutaj czworak, dzieło Stanisława Stępowskiego, brał udział w projekcie Wędrowna Tradycja, podczas którego ten eksponat objeżdżał podobne do naszego Instytutu Kultury, lokalne muzea, muzea takie prywatne, w których ktoś tam eksponował swoje po prostu swoje zbiory. No i tak naprawdę przez ten czworak została nawiązana współpraca między Fundacją Ariari a naszą szkołą i właściwie, która jest kontynuowana teraz w wyniku tego filmu. Na przykład ten piec, to się około 1000 sztuk mieści. Jednego dnia nie zrobię, to ja akurat zrobię prawie miesiąc czasu. Zasuwam i trzymam pod tym szybrem do 3 do 4 godzin. Później, bo tak to wysadza się działa na tej garce. Czarne by były. A ja później, jak już są trochę już odciemnione już, a czerwone, no to ja odsuwam i ten cukr, ten sad wysuwa kominem. Spala się to. No i tak zwane, z tego wychodzą tak zwane siwaki. Bo ja redukcję powietrza robię w piecu. Żeby to powietrze, które się znajduje w piecu, to ja redukcję robię, zasuwanie tego szyba, żeby powietrze nie dochodziło do pieca.